Katastrofa wojskowego samolotu AN-26 na Ukrainie. Wiele ofiar śmiertelnych. Katastrofa samolotu nad Ukrainą. Są ofiary. W katastrofie wojskowego samolotu transportowego AN-26 pod miastem Czuchulliw w obwodzie charkowskim na Ukrainie zginęły 22 osoby, a dwie zostały ciężko ranne, podała w piątek 25 września Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Samolot rozbił się w czasie lądowania. Cztery osoby są poszukiwane. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, ratownicy przeszukują rozbity wrak maszyny i poszukują innych zabitych i rannych, poinformował wiceszef ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko. Według niego na pokładzie było 28 osób. Jak pisze agencja Interfax Ukraina, samolotem lecieli słuchacze Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy. Ze wstępnych informacji wynika, że był to lot szkoleniowy. Dwóch rannych przewieziono do szpitala. Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że do katastrofy doszło 2 km od wojskowego lotniska. Samolot spadł i zapalił się. W akcji ratunkowej brało udział ok. 50 osób. W związku ze zdarzeniem powołana będzie Państwowa Komisja, na której czele stanie wicepremier Ołmech Urusy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w sobotę udaje się do obwodu charkowskiego. Biuro prezydenta podało, że był to samolot Sił Zbrojnych Ukrainy. Wcześniej MSW informował o 20 zabitych i 2 ciężko rannych i przekazał, że na pokładzie AN-26 były 23 osoby, w tym 5 członków załogi.